Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz 9 głównych powodów, dla których warto kupić nieruchomości dochodowe? Jest ich więcej, a my chętnie takimi informacjami z Państwem się podzielimy. Po prostu skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. As businesses reopen, continue to practice physical distancing and wash your hands often. Help stop the spread of COVID-19. Visit ontario.ca/coronavirus. Paid for by the Government of Ontario. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam Państwa jak zwykle niezwykle serdecznie. Dla wszystkich, którzy są być może nieco zmęczeni, czy też nie do końca usatysfakcjonowani komercyjną ofertą różnych platform internetowych, pojawiła się interesująca propozycja. Otóż właśnie ruszył nowy, ciekawy, katolicki serwis kulturalny. VatiVision to nazwa nowej platformy dystrybucji filmów, seriali i dokumentów o tematyce katolickiej. Pozytywnie ocenił ją Watykan, który zapewnił, że nie będzie cenzorem ani kontrolerem jej zawartości. Jak wyjaśnia szef nowej platformy, Luca Tomassini, celem jest szerzenie kultury, sztuki i wiary poprzez filmy, seriale i dokumenty inspirowane przesłaniem chrześcijańskim. W VatiVision będzie można obejrzeć m.in. filmy dokumentalne o papieżach, muzeach watykańskich, sanktuariach na świecie, kino familijne czy biografie świętych. Platforma na razie działa we Włoszech, ale wkrótce obecna będzie także w USA, Kanadzie, Meksyku, Argentynie, na Filipinach, w Hiszpanii i w Polsce. W ostatnich miesiącach żegnaliśmy już wiele ważnych postaci światowej kultury. Kolejny powód do smutku napłynął właśnie dla wszystkich fanów literatury. W wieku zaledwie 55 lat zmarł znany, niezwykle ceniony autor Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón urodził się w 1964 roku w Barcelonie, a od 27 lat mieszkał w Los Angeles, gdzie oddawał się pisaniu powieści i scenariuszy filmowych. Z wykształcenia był dziennikarzem. Światową sławę przyniosła mu wydana w 2001 roku książka Cień wiatru, która stała się jedną z najbardziej znanych współczesnych powieści. Została przetłumaczona na ponad 30 języków, opublikowana w 45 krajach i sprzedana w ponad 14 milionach egzemplarzy. Zafón był również autorem cyklu książek dla młodzieży. Za Księcia Mgły otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych hiszpańskich nagród – El Debe. Pisarz od kilku lat walczył z nowotworem. Zmarł w swoim domu w Los Angeles 19 czerwca. Przy fortepianie. To obraz Jacka Malczewskiego, który zaginął w trakcie II wojny światowej i wrócił po latach do Warszawy. Zanim jednak zajmą się nim konserwatorzy, dzieło musi przejść swoistą kwarantannę. O odzyskaniu dzieła poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To kolejna polska strata wojenna, której restytucja zakończyła się sukcesem. Obraz zaginął w czasie II wojny światowej i prawdopodobnie znajdował się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie aż do czasu wybuchu Powstania Warszawskiego. Po latach dzieło odnaleziono w jednym z domów aukcyjnych w Londynie. W listopadzie przejęły go brytyjskie służby. Obraz został zidentyfikowany dzięki sygnaturze muzeum i podpisowi malarza. Właściciel obrazu, gdy przedstawiono mu argumenty, zachował się przyzwoicie i nie stwarzał żadnych problemów. Po sprowadzeniu do Warszawy dziełem Malczewskiego zajmą się konserwatorzy. Pracy jest sporo, obraz bowiem ma m.in. uszkodzoną ramę, płótno jest niewłaściwie naciągnięte, a kolory nieco wyblakłe.
Nie wiem, czy kolory tego eksponatu były wyblakłe, czy też nie, ale wiem, że został on sprzedany za rekordową sumę 6 milionów dolarów. Mowa tu o gitarze Kurta Cobaina, legendarnego amerykańskiego wokalisty i gitarzysty, lidera zespołu Nirvana. Suma, za jaką sprzedano gitarę Cobaina na aukcji w Los Angeles, przerosła oczekiwania organizatora, który spodziewał się uzyskać kwotę do 2 milionów dolarów. Warto zapytać, skąd bierze się tak ogromna wartość tego instrumentu. Otóż 18 listopada 1993 roku Nirvana dała legendarny koncert akustyczny, po którym świat muzyki już nigdy miał nie być taki sam. Już wówczas szacowano, że instrument wart jest miliony dolarów. O jego szczególnej wartości stanowi także rzadkość występowania tego modelu na rynku. Martin D., rok 1959, jak również fakt, że gitara uchodzi za ostatnią, na której Cobain grał przed samobójczą śmiercią w 1994 roku. Fakt, że trafiła na licytację, był wynikiem trwającego kilka lat sporu pomiędzy córką Cobaina a innymi członkami rodziny. Tak to już jest, drodzy Państwo, na tym świecie, że ludzie odchodzą, a gitary i konflikty pozostają. O kolejnym konflikcie, który elektryzował miliony ludzi na całym świecie, opowiada realizowany obecnie film o królowej ludzkich serc, księżnej Dianie. Reżyserii filmu podjął się Pablo Larraine, znakomity twórca, zdobywca berlińskiego Srebrnego Niedźwiedzia za El Club, autor m.in. świetnego obrazu Jackie o Jacqueline Kennedy Onassis. Spencer, bo taki będzie tytuł, nie jest typowym filmem biograficznym. Autor scenariusza, Steven Knight, skoncentrował się na jednym tygodniu życia Diany, gdy na początku lat 90. spędzała ona czas Bożego Narodzenia w House of Windsor. Wtedy właśnie podjęła decyzję o separacji z księciem Karolem i rozwodzie, który nastąpił 4 lata później, w 1996 roku. To opowieść o wzajemnych relacjach książęcej pary, o zawiedzionych nadziejach i poczuciu przegranej. W rolę księżnej Diany wcieli się amerykańska aktorka Kristen Stewart. Sławę zdobyła jako bohaterka sagi Zmierzch, potem udowodniła swój aktorski kunszt w wielu interesujących artystycznych produkcjach, jak choćby W drodze Waltera Solesa czy Sils Maria Oliviera Assayasa. Na razie nie wiadomo, kto zagra księcia Karola, wiadomo natomiast, że film ma wejść w okres zdjęciowy na początku przyszłego roku. I tą filmową informacją kończę nasz przegląd kulturalny, mając nadzieję zobaczyć się z Państwem za tydzień. Do zobaczenia.